Tak jak obiecałem wcześniej na poprzednich filmikach, dzisiaj pokażę jak montuję płytę USB do sufitu krzyżowego na stelażu i pokażę podnośnik, bardzo fajny podnośnik do płyt i karton gipsu i do USB i także do innych większych płyt. Sam podnośnik jest firmy Edma, bardzo fajny, profesjonalny podnośnik. Ma taką fajną kierownicę na linkach, stabilny, wysięg ma do 4,5 metra z hamulcem. Może nawet zobaczyć, o. Tu mamy blokadę, zwalniamy ją i automatycznie samo nam zjeżdża. Tylko trzeba uważać na ręce, żeby nie połamać. Bardzo fajnie się kręci, bo kółka łożyskowe z hamulcem. Tu jest jeszcze możliwość taka, że płyty możemy montować do skosu. Tu mamy ograniczniki, żeby płyta nam nie zjechała, czyli możemy to automatycznie obrócić w tą stronę i płyta tu nam będzie hamować. Tak samo mamy tutaj, jeżeli mamy mniejsze płyty, też to nam hamuje, kładziemy tu. Pod wpływem ciężaru to się oczywiście ugina, także nigdzie nie haczy. Płyta do skosu też tu nam nie spadnie, się zablokuje. Grubość tu nie ma znaczenia płyty, bo gdy płyta jest cięższa od tego uchwytu, uchwyt dojeżdżając do sufitu czy do ściany, on się schowa na sprężnicę. Tu jest jeszcze taki fajny, oczywiście tu jest konfiguracja dowolna, bo to można zmienić, zamienić z tym miejscem, na przykład tu powkładać. Także to można kombinować w zależności co potrzebujemy, do jakiego sufitu, do jakiego skosu, do jakiej płaszczyzny. Teraz tak, tu jest takie fajne płyta USB, na którą możemy sobie wejść i bezpośrednio do sufitu kręcić wkręty. Czyli nie trzeba w sumie do pomieszczeń na wysokość tam 2,50, 2,70, nie potrzeba drabiny, wystarczy na to wejść i będzie elegancko się z tego robić. Tu jest jeszcze możliwość odkręcenia tej śrubki. Oczywiście to jest w zestawie, tutaj powinien być bit, o jest tutaj bit. Odkręcamy tą śrubę, do tego jeszcze mam takie ramię specjalne, na którą wkłada się wkrętarkę. Przykłada się tutaj bitem i oczywiście wkrętarką, nie trzeba ręcznie kręcić kierownicą, tylko wkrętarką normalnie się podnosi. Jedna taka uwaga, to nie można wkrętarką opuszczać. Trzeba ręcznie tu zwolnić tą blokadę i tu opuszczać, bo automatycznie, gdy zaczniemy wkręcać wkrętarką, rozwalimy wszystkie tryby. Pokażę teraz mniej więcej na jakich zasadach to się odbywa, bo akurat tu już folię mam przyklejoną. Jeden pasek, oczywiście nie całość. Gdybym przykleił całość, to podejrzewam, żeby to poodpadało mi z czasem. Ale teraz tak, płyta. Już ładujemy. Oczywiście tu się blokuje fajnie płyta, jak widać. I automatycznie podjeżdżając do ściany, ściana się tam, płyta się blokuje o ścianę, a tu mi się dalej już nie przepchnie. Czyli pokażę tak. Podnoszę ją do góry. Przejeżdżam sobie gdzie chcę. Oczywiście podnośnik bardzo stabilny. Nic nam się nie kolebie, nie rusza. Tak jak to w przypadku płyt, nie płyt, tylko w przypadku podnośników tam za parę złotych z jakichś tam marketów. Tego podnośnika nawet nie ma co porównywać do tych tańszych. Jeszcze te kawałki wełny wyprowadzi, myślałem, że nie będą przeszkadzać. Jednak sobie je odsunę. O. I tu podjeżdżamy do końca. Podnoszę do góry. Płyta wisi. I teraz wystarczy tylko wziąć, poprzykręcać. Oczywiście rusztowaniem sobie podjadę. Sprawdzę, czy wszystko jest spasowane, czy nie trzeba je opuścić i przyciąć gdzieś.
Też tak się zdarza, gdy nie ma kąta, to gdzieś gdzie trzeba poprzecinać po 2-3 cm, czy nawet, no, może trochę przesadziłem z tymi 2-3 centymetrami, ale około 0,5 centymetra może być nawet różnicy. Ale tu jest minimalna, także tego nawet nie będę ruszał. Zostawię to jak jest. O, tu podopycham. Chociaż nie, końcówkę będę musiał ściąć. Końcówkę muszę ściąć. Pół centymetra jest różnicy. A, pół centymetra różnicy jest. Także do ścięcia. Kable musiałem tutaj trochę zwinąć. Teraz pokażę, w jakim tempie też przy okazji się opuszcza. Wysięg bardzo fajny, bo 4,5 metra to jest naprawdę dużo, a tutaj jest 3,30, także tutaj jeszcze dobry metr. Oczywiście blokady zwalniamy, popuszczamy płytę, odjeżdżamy trochę i automatycznie zjeżdża na dół. Dobra, ja płytę sobie ściągam. Pilarkę szykuję. Przycinam. I zaraz będę wracał. Dobra. Dobra. Płytę już mam dociętą. Zobaczymy, czy będzie pasować. A więc do góry. Teraz sprawdzę. Tak, idealnie spasowana. Wystarczy ją podopychać dobrze. O, tu jak widać nawet ta klapka się nie opuszcza, bo wchodzi między folię. Także gdyby stelaża dotknęła, to pewnie by się opuściła, a tak to nie opuszcza się. Tam do ściany równiuszko. No niestety ja muszę tu z rusztowania korzystać, bo wysokość 3,30, a podeszwa tam ma raptem pół metra, także tak wysoko raczej nie sięgnę, ale możemy tam sobie na przykład odłożyć jakieś tam wkrętarkę, zakrętarkę czy wiertarkę, jak robimy to w zależności na czym pracujemy. Zastanawiałem się, na co kręcić te płyty OSB. Ostatecznie wziąłem kręty stożkowe do metalu, żeby trzymały w profilu, nie do drewna, bo wiadomo, wtedy on ma grubszy gwint, rzadszy gwint i w blaszach jak nie trzyma, będzie luz, a ten ma gęsty gwint, także dobrze w blasze trzyma, dlatego też kurpa akurat na te wkręty. Co prawda w drewno wchodzą tak średnio dobrze, ale przejdą na wiele osób. Najważniejsze, że trzymały do stelaża. I tak praktycznie wkręcam około tam 50 chyba wkrętów wchodzi na płytę. W karton gipsie chyba jest 60 wkrętów, z tego co pamiętam. To teraz będę kręcił dalej, jeszcze tylko powiem tyle o folii. Folię dają aluminiową. Oczywiście na rynku są jeszcze inne, paroizolacyjne, żółte. Ja dałem aluminiową, mam nadzieję, że to będzie troszkę lepsza. Jest ona też troszkę droższa niż ta żółta. Taśmę dałem dwustronną, nie pamiętam jakiej firmy, Schuler czy jakieś, mniejsza o to firmę. Na pewno będę jeszcze próbował innych taśm, tak samo jak dołączenia folii wziąłem. Są różne taśmy do dołączenia folii i
do sklejania typowo folii, jakieś membranowe, materiałowe i jakieś takie, jak taśmy pakowne wyglądają. Ja wziąłem taką wodoodporną. To prawda, nie spełnia ona moich oczekiwań, bo jest ten klejem to tak trochę słabo, nie widzę tej wodoszczelności w tym, ale kupiłem, już wykorzystam. Następną na pewno kupię inną, nie tą samą. Ta jest chyba, tak, z Blue Delfina. Chociaż nie wiem, czemu akurat ona tak słabo trzyma. Mniejsza już o to. Mówię, będę na pewno testował jakieś inne taśmy jeszcze. Tu akurat tę dwustronną wykorzystałem. Też są taśmy dwustronne, taśmy, nie taśmy, tylko są też taśmy dwustronne, można tak powiedzieć, w sprayu, że się psika i folia się przylepia. Ale to jeszcze do tego tematu pewnie kiedyś wrócę. Na razie nie miałem możliwości. Nie miałem możliwości pracy na nim. Także zostawię ten temat chwilowo. Dobra, ja sobie kręcę dalej, później pokażę, jak już będę miał większość zrobioną. Tak. Dobra, została mi końcówka sufitu, ostatni kawałek płyty do montażu. Już mam dociętną. Także zostaje mi, aby przykręcić. I mogę się brać zaraz za sprzątanie. Powinna pasować. Pasuje. Tam jest ciut pół centa, może nie za dużo wycięte, ale może być. Już bez podnośnika. Tyle sobie już przytrzymam ręką. Myślałem, że w jeden dzień ogarnę cały sufit, ale jeden, w sumie dwa dni. Ale niestety nie udało się. Najwięcej problemów, gdzie miałem, to z napędem. Jak widać, on prawie na styku, został chyba centymetr luzu między płytą a napędem. I tu mi zeszło prawie cały dzień w tym rejonie. No, płyty też, jak widać, są po te łączenia w linii. Jeden, dwa, trzy rzędy są w linii. Z tego względu, że jechałem od tej strony całymi płytami, tutaj docinałem te mniejsze kawałki i robiłem tak, żeby od stelaża do stelaża było. Nie robiłem tak, że nałączenie płyty i tutaj na przykład było w połowie stelaży, czyli jak stelaż mam 140, płyta nie kończyła się między stelażami, tylko kończyła się na stelażu. Specjalnie docinałem płyty, tam potem takie odpady zostały po 20 cm, chyba też 30, też były jakieś sztuki, ale to praktycznie to się wykorzystały, te 30 tam przy ścianie, przy uchwytach od prowadnic, od bramy. Było trochę kombinowania, chyba 2 czy 3 dni mi w sumie zeszło na to, ale jak dla mnie efekt zadowalający i fajnie, fajnie to wyszło całkiem równo też. Gdyby ktoś na przykład też nie chciał robić tak, jak ja mam zrobione, że od stelaża do stelaża płytę, to warto łączenia płyt, gdy nie będą przypadały na stelażu, warto je poskręcać od spodu też dodatkową płytą, żeby z czasem się nie obwiesiły i żeby to tak w miarę prosto było, a nie żeby za rok czy dwa będzie na przykład kawałek płyty wystawać, nie? Bo się gdzieś tam obwiesi od wilgoci albo od ciepła się wypręży. Dobra, tym oto sposobem kończę cały sufit, przykręcam te parę wkrętów, sprzątam i jeszcze potem jakieś tam podsumowanie małe nagram z samego sufitu, bo oczywiście kolejną częścią jeszcze będzie położenie tutaj tynku imitacji betonu. Będzie to tynk de Corala Acres 3000 Freestyle, ale to już będzie następne filmiki o tym.